Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę Wam kilka ciekawostek z mapy oraz postaram Wam się wyjaśnić, co takiego mogą oznaczać. Sekrety zmiany przy i poza aktualizacjami to już chyba norma dla graczy Fortnite. W tym tygodniu także ich nie brakuje. Jak na pewno wiecie, to jest postać, którą otrzymujemy za wyzwanie polowanie, czyli za wykonanie 7 tygodni wyzwań. W 7 tygodniu, poza nowymi wyzwaniami, na dachu fabryki w spawalni z płuczek pojawił się spadochron, dzięki któremu bezpiecznie zleciała tutaj ta postać, co wiemy z ekranu wczytywania za 8 tydzień wyzwań. Naturalnie, to wzbudza pytanie, skąd ten robot tu się wziął? Społeczność Fortnite spostrzegła, że postać cel ma swoje metalowe kończyny częściowo pokryte lodem, co oznacza, że prawdopodobnie miejsce, z którego przyszła, nie jest słoneczną plażą, a mroźną krainą. Ten fakt, jak i nadchodząca kalendarzowo zima i święta, zdawają się być podpowiedzią co do nadchodzącej nowości na mapę Fortnite, czyli śniegu. Ale nie takiego lekkiego jak u Wikingów, a w postaci nowego biomu na mapie. Pustynia Fortnite pojawiła się w 5 sezonie, kiedy zaczynało się ciepłe lato i letnie wakacje. Więc dlaczego by nie zrobić tego samego na zimę? Sezon 7 rozpoczyna się nieco za ponad 2 tygodnie, czyli na zimę. Możliwe nawet, że już mamy pierwszą oznakę nadchodzącej śnieżyny na mapę Battle Royale, a mianowicie ogromną chmurę śniegu. Jeśli teraz z odpowiedniego miejsca spojrzycie się mniej więcej w kierunku kąta 195, jeśli zakryje wam tego burza, to jak widzicie na gameplayu w tle, to zauważycie coś, co wygląda na nadchodzącą ogromną śnieżycę lub falę. Niestety jest ona trochę rozmazana. Ten widok zostawiam dla was, abyście mogli dać znać, co wy o tym uważacie. Moim zdaniem, cała mapa z pewnością nie zostanie pokryta śniegiem, ale nie zdziwiłbym się na widok zimowej części mapy, na przykład na Butnym Brzegu, a tak aby to kontrastowało do pustyni pod względem klimatu i lokacji. A już wracając na wyspę, to wątek rywalizacji pana Burgerka z pomidorkiem nadal trwa. Wczoraj wieczorem ruszyło nas z przyjemnego parku na cmentarz w widmowych wzgórzach. Trochę dziwne, że wybrali to miejsce. Może chcą wyżywić zombiaki? Ich następnym celem będzie albo Butny Brzeg, albo hangar z planem filmowym przy Lodlarzach Rupieci, patrząc na to, że za każdym razem przemieszczają się o tą samą odległość od ostatniego miejsca. By the way, nie powstrzymuję was od wyrażania swojego teamu w komentarzach, ale postarajcie się to robić kulturalnie. Pamiętajcie też o panie Kurczaku, który prawdopodobnie też dołączy do tej wojny o serca kubków smakowych mieszkańców wyspy Battle Royale. Poza tym, na przedostatnim live dowiedziałem się od was widzów, że w paru miejscach na mapie pojawiły się tablice klanu z balonikami, a chodzi dokładnie o to, co widzicie w tle. Jest to kolejna zabawa na punkty, która polega na nie zastrzeleniu, a zniszczeniu zbierakiem balonów, które są pobowane w losowym otworze, zanim same nie pękną. To będzie wykorzystane w 9 tygodniu wyzwań z tego sezonu. Na mapie jest ich w sumie 5 i tyle będziemy musieli pewnie odwiedzić do jednego z wyzwań. Chciałbym jeszcze wspomnieć o czarodziejskiej mocy Lama Kadabra, a to dlatego, ponieważ magia używana do tworzenia latających mrocznych lam wygląda tak samo jak efekty strzeliny, co oznacza, że tajna organizacja spod żółtego loga nie jest jedyną, która w jakiś sposób opanowała tą anomalię. I to tyle z dzisiejszych ciekawostek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie.